Faktograf powiatu nyskiego. Czas na kolejny odcinek Faktografu powiatu nyskiego. Dziś powiemy m.in. o nowych radiowozach dla nyskiej policji, ogromnych sercach, które niosą pomoc i wsparciu osób niepełnosprawnych. Sprawdzimy także, kiedy zostanie naprawiona fontanna na Zamkniętej i powiemy o nietypowej lekcji z alpakami. Zaczynamy od nowego nabytku nyskiej policji. Dwa radiowozy marki Hyundai i30 Wagon zasiliły jej flotę. Pojazdy zostały wyposażone w silnik z turbodoładowaniem o mocy 140 koni mechanicznych. To pozwala im rozwinąć prędkość 200 km na godzinę. Nowe samochody posiadają kamerę cofania, klimatyzację oraz asystenta pasa ruchu. Radiowozy zakupiono z pieniędzy Komendy Głównej Policji. Zakup dofinansował powiat nyski. My na pewno się cieszymy, nie wiem jak ci, którzy będą łamali przepisy, ale teraz tak poważnie. Tak, faktycznie powiat co roku stara się dofinansować udział właśnie w samochodach. W tym roku był taki wyjątkowy rok, ponieważ myśmy dodali na pół samochodu, Komenda Wojewódzka drugie pół. Z tego względu, że gdzieś dowiedziano się w Komendzie w Warszawie, że powiat jednak finansuje, pomaga policji, dostali jeszcze jedno auto, czyli na dwa auta, 1/4 udziału powiatu. Bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że z tego co mówił komendant, akurat dwa dni prędzej dwa auta zostały niedopuszczone, czyli staramy się regulować to na bieżąco. Myślę, że z korzyścią dla naszych mieszkańców całego powiatu i nie tylko. Radiowozy możemy już zobaczyć na nyskich ulicach. Są wykorzystywane w codziennej służbie przez policjantów z Wydziału Prewencji. Policjanci inwestują w nowy sprzęt, ale także w edukację. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zorganizowali spotkanie dla seniorów. Tematem przewodnim były zagrożenia, które w szczególności mogą dotknąć właśnie osoby starsze. Policjanci uczulali seniorów na potencjalnie niebezpieczne sytuacje i podpowiadali, na co zwracać uwagę, by nie stracić oszczędności życia. Była mowa m.in. o oszustwach metodą na wnuczka i na policjanta. Na spotkaniu zaprezentowano także aplikację Moja Komenda. Fort Prusy reaktywacja. Gmina Nysa kończy budowę ścieżek pieszo-rowerowych wokół jednej z najlepiej zachowanych nyskich twierdz. Dawny obiekt militarny dzięki temu będzie bardziej dostępny dla turystów. Jeżeli chodzi o samą suchą fosę obiektu, mury już są, ubytki są pouzupełniane, są wycięte drzewa, są usunięte korzenie, także po prostu teraz tylko zostaje praca na obiekcie w środku. W środku opiekunowie ze stowarzyszenia Harmonia w Chaosie planują stworzenie Muzeum Militariów z eksponatami z różnych epok, nie tylko z czasów wojen napoleońskich. Chcemy oddać hołd oczywiście temu, że były dwie jednostki wojskowe w Nysie. Jak najbardziej mamy tutaj, całe miasto jest ufortyfikowane, a więc w tą stronę dążymy, aby krzewić w młodzieży po prostu ducha patriotyzmu. Będą to lekcje edukacyjne dla dzieci, będziemy zapraszać wszystkie szkoły z naszej gminy i powiatu. Nowością będzie również pokaz materiałów filmowych o nyskiej twierdzy wyświetlany na zabytkowych murach. Stowarzyszenie także stara się o pozyskanie rzutników, dzięki którym będziemy mieli salę multimedialną, na której będą wyświetlane cyklicznie filmy dla młodzieży ze szkół z Nysy. Na pomysł na zagospodarowanie czeka również odkryta wewnątrz obiektu dawna pruska studnia głębinowa. To szansa na ciekawą ekspozycję. Na szczęście nikt już nie będzie musiał z niej korzystać. Przy okazji renowacji obiektu do Fortu Prusy doprowadzono bieżącą wodę i kanalizację. Gdy trzeba pomóc, mieszkańcy naszego powiatu są niezawodni. W Nysie stanęły dwa wielkie serca, do których można wrzucać niepotrzebne plastikowe nakrętki. Pomysł od razu przypadł Nysianom do gustu, zwłaszcza, że jego główną ideą jest pomoc chorym dzieciom. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek trafią do potrzebujących. O nyskim pomyśle zrobiło się głośno w całym kraju, a kolejne miasta chcą dołączyć i postawić własne sercowe instalacje. Na początek akcja wesprze chorą na mukowiscydozę Weronikę. Sympatyczna 14-latka walczy z groźną, uwarunkowaną genetycznie chorobą. Leczenie jest niestety bardzo kosztowne. Warto dodać, że być może powstaną kolejne instalacje. Jest pomysł, by serca pojawiły się przy niektórych szkołach. W akcję włączyły się nie tylko placówki edukacyjne, ale także liczne stowarzyszenia. Tłumy ustawiają się w kolejce, by pomagać, ale wiele osób chce także zatroszczyć się o własne zdrowie. Dzięki zamiejscowemu punktowi NFZ uruchomionemu w starostwie powiatowym jest łatwiej o załatwienie niezbędnych formalności.
Przyszedłem załatwić sprawę ubezpieczenia zagranicznego. Do tej pory jeździłem do Opola. Teraz przeczytałem w Trybunie Opolskiej, że jest taka możliwość starostwa u nas w Nysie. I bardzo z tego się cieszę i korzystam. Bardzo się cieszymy, bardzo jesteśmy dumni z tego, że jako pierwszy powiat w województwie opolskim mamy otwarty ten oto punkt NFZ-u. Nasi mieszkańcy, czyli mieszkańcy powiatu nyskiego, nie będą musieli jeździć już do Opola. W zamiejscowym punkcie NFZ w Nysie można m.in. wyrobić kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub złożyć wnioski o świadczenia pomocnicze oraz na leczenie sanatoryjne. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tego naszego punktu. Trwa naprawa uszkodzonej fontanny na tzw. ulicy Zamkniętej. Przypomnijmy, że w sierpniu nierozważny kierowca wjechał samochodem dostawczym na zamkniętą na sezon jesienno-zimowy fontannę. Konstrukcja nie wytrzymała ciężaru i dostawczy samochód wpadł do środka. Koszt remontu to ponad 50 tysięcy złotych. Wystartował nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Fundusze będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego, natomiast do nas ta inicjatywa dotarła z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Była dedykowana wszystkim jednostkom, które w tym obszarze pracują, czyli ośrodkom pomocy społecznej, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wiemy, ponieważ pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, że taka potrzeba jest. Część osób już zgłosiło tutaj również swoje zapotrzebowanie. W związku z tym nie chcieliśmy uznać, że nie wiemy o problemie, wyszliśmy naprzeciw. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt będzie polegał z gruntu na tym, jak mówi sama nazwa, że osoba niepełnosprawna, która ma trudności z poruszaniem się, nie tylko we własnym domu, ale głównie ona jest dedykowana takim działaniom na zewnątrz, czyli i rekreacyjnym, i jakimś związanym z rehabilitacją, czy też z dojściem do lekarza, na cmentarz, do kościoła. Wszelkie aktywności, jakie osoba niepełnosprawna posiada i realizuje, będzie mogła realizować przy współpracy asystenta. Nie chodzi tam o takie pielęgnacyjno-medyczne działania, a stricte, jak myśmy troszkę nazwały, to taka dama do towarzystwa, czy ktoś, kto nam pomoże tej osobie wyjść na zewnątrz, żeby było taka możliwość uspołecznienia działania w tej przestrzeni, która na przykład stała się niemożliwa do realizacji poprzez niepełnosprawność. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w dojazdach, na przykład na rehabilitację, zrobienie zakupów czy pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Korzystając z okazji, pozwolę sobie może przypomnieć, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest już pełnoletnie dawno, a w tym roku obchodzimy 20-lecie. Ponieważ od lat taką sztandarową imprezą Powiatowego Centrum była tak zwana gwiazdka dla wszystkich, postanowiłyśmy na tą okoliczność odwrócić działanie i podziękować uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowemu domu samopomocy, domom pomocy społecznej, a także szkole specjalnej, wszystkim tym uczestnikom gwiazdki, którzy do tej pory na scenie wspierali nas i pokazali swój dorobek artystyczny. To była dopiero nietypowa lekcja przyrody. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 w Otmuchowie w Ujcicach wzięli udział w warsztatach z nietypowymi gośćmi, którymi były urocze alpaki. Dzieci przekonały się, iż przebywanie z tymi zwierzętami przynosi same korzyści, niweluje stres, stymuluje rozwój zmysłów i zwiększa aktywność. Dodajmy, że dzieciaki z Otmuchowa mogą obcować z przyrodą i żywymi zwierzętami także na placu partnerstwa, gdzie mieści się mini zoo. Mieszkają tam już m.in. kucyki i kozy. Miejsce jest chętnie odwiedzane przez całe rodziny, zwłaszcza w weekendy.